Do rondelka wrzucamy 200 g w moim wypadku zamrożonych owoców leśnych i zostawimy na kilka minut na niezbyt wysokim ogniu. Wystygnięte owoce przelejemy do pojemnika. Lekko zblendujemy. Dodajemy mleczka kokosowego, który wcześniej musi być lekko wstrząśnięty, żeby się nam połączyły tutaj wszystkie warstwy. Wlewamy. Tutaj mam 400 gram. Wymieszamy. Dodajemy 200 gram jogurtu kokosowego, oczywiście pochodzenia roślinnego. I 3 łyżki syropu z agawy. Wymieszamy. Mam tutaj już wcześniej przygotowaną, czyli zamrożone 24 godziny wcześniej kubełek w maszynie do robienia lodów. I zabieramy się do pracy. Wlewamy zawartość i po 40 minutach, tutaj mam litr, po 40 minutach lody będą gotowe do spożycia. Wspaniałe i pyszne. I po 40 minutach lody gotowe. Zobaczcie, jak z prawdziwej, najlepszej lodziarni. Smacznego!